Cześć moje kochane Cutie Pies. Witam was w kolejnym naszym spotkaniu w ramach Dreszczyk Podcast. Jak mijają wam te ciężkie dla nas chwile społecznej izolacji? Mam nadzieję, że wszystko u was, a także u waszych bliskich, rodziny, przyjaciół, znajomych, że po prostu wszystko u was wszystkich dobrze. Dzisiaj przejdziemy już do konkretnego tematu, mianowicie wyjdziemy w bardziej paranormalne zjawisko i zajmiemy się po prostu jednym z najbardziej znanych, ale także przerażających opętań czy nawiedzeń w historii, a przynajmniej według mnie, ale także też wielu badaczy takich zjawisk. Myślę, że najlepszym wstępem będą słowa jednej z osób, która znajdowała się przy tym wszystkim, Peggy Hodgson. Powiedziała wprost, że w domu słychać było takie dziwne dźwięki, których nie mogła zrozumieć po prostu źródła, skąd to się wszystko bierze. Nikt z rodziny nie spał w nocy. Zakładali szlafroki i kapcie i szli spać do sąsiadów. Myślę, że to już pokazuje, że no nie był to takie zwykłe, wiecie, po prostu, że słyszy się dźwięki. Zresztą, okej, tutaj mam powiedziane o dźwiękach, ale jak zobaczycie później, opętanie, którym się dzisiaj zajmiemy, czy nawiedzenie, objawiało się dużo gorzej niż same jakieś dziwne dźwięki, czy otwierające się drzwi. Dziś po prostu porozmawiamy sobie o tle fabularnym horroru Obecność, czyli porozmawiamy o opętaniu w Enfield. Wyobraźcie sobie, że w waszym domu przesuwają się same przedmioty. Krzyże spadają ze ścian, łóżka lewitują, a tajemnicza siła atakuje wasze dzieci oraz przypadkowych ludzi, powodując rozlew krwi. Brzmi to jak horror, film, prosto z Hollywood, ale też największy koszmar. Ale to wszystko jest dopiero początkiem. Wstępem do prawdziwego koszmaru, który przytrafił się Peggy Hodgson i dzieciom. Zło czai się wszędzie. W każdym z nas czasami nieświadomie, a czasami z czystą premedytacją budzimy coś, nad czym nie jesteśmy w stanie zapanować. Czasami siła ta jest silniejsza niż wszystko znane nam do tej pory. Pytanie tylko, czy w takim wypadku odważycie się otworzyć drzwi, które zaprowadzą was wprost do piekła? Pytanie, czy jeśli poznacie tą historię, to nadal będziecie uważali zabawy z seansami spirytystycznymi czy innymi ciekawymi zajęciami za takie fajne i czy będziecie na tyle odważni, żeby w ogóle o nich myśleć. Ale od początku. Enfield to dzielnica Londynu. Składa się z przedmieść, szeregowych domków, w którym panuje sielska atmosfera. Nic nie wskazywało na to, aby w jednym z tych domów, konkretnie mieszczącego się przy 284 Green Street, dojdzie do wydarzeń, które będzie znać cały świat. A nawet do dzisiaj historia będzie obiektem badań i analiz wielu badaczy zjawisk paranormalnych. Zjadą się dziennikarze i gazety, a to za sprawą prawdziwej gehenny, która wydarzyła się w tym domu. Ed i Lorraine Warren. To katolickie małżeństwo, które przez kilkadziesiąt lat pomagało wyjaśnić zjawiska zniewoleń, dręczeń, opętań i nawiedzeń. Edward był swego czasu jedynym świeckim demonologiem uznawanym przez Watykan. Mimo ich wielkiej styczności z takimi rzeczami, bo trzeba pamiętać, że to małżeństwo brało udział też w sprawie lalki Annabel, o której oczywiście też kiedyś porozmawiamy, ale oni sami, mimo tego ile już widzieli, uznają sytuację z tego mieszkania jako jedno z najbardziej przerażających w ich życiu i najgorszych nawiedzeń. Pozwólcie, że się napiję. Więc zacznijmy od samego początku wydarzeń w tym mieszkaniu na Enfield. Nie zaczęło się oczywiście od razu od jakiegoś rozlewu krwi. Natomiast nie oszukujmy się. Każdy z nas raczej już w tej chwili, na samym początku, poczułby niepokój. Aby zgłębić początek tej historii, musimy cofnąć się aż do roku 1977, kiedy to pani Peggy Hodgson
Samotna matka wynajmuje wraz z dziećmi dom mieszczący się w dzielnicy Enfield przy ulicy Green Street 284. Wprowadza się tam z dziećmi. Janet mającą 11 lat, Billy lat 7, Johnem lat 10 i Margaret lat 12. Wtedy też od razu pojawiło się pierwsze zdarzenie nadnaturalne. Jest 30 sierpnia 1977 roku. Zbliża się wieczór. Jak to zwykle bywa o takich porach, wszyscy kładą się do łóżek. W środku nocy Peggy słyszy przeraźliwy krzyk swojej córki Janet. Dziewczyna mówi matce, że łóżko jej oraz jej brata zaczyna się trząść same z siebie. Dzieci są na tyle roztrzęsione, że chcą spać z matką. Ta jednak mówi im, że wszystko, co się dzieje, jest tylko wymysłem ich własnej wyobraźni. Każe im się kłaść spać, zupełnie nieświadoma dalszych wydarzeń. Myślę, że często, kiedy dziecko przychodzi do rodziców z taką sytuacją, raczej bagatelizujemy tą sprawę. Uznajemy, że to po prostu wyobraźnia. I faktycznie, w większości przypadków może być to wyobraźnia. Ale tak samo uzna właśnie Peggy Hodson. Tym samym, zresztą, sami poznacie skutek jej tej po prostu decyzji. Jak wiemy, dzieci mogły się bać, bo nie dość, że sytuacja jest raczej niepokojąca, to dodatkowo ciemność i panujący mrok wzmagają odczucie lęku, a jest to jeden z podstawowych elementów, którymi posługuje się zło. W momencie, kiedy się boimy, zło czuje się silniejsze. Jak myślicie, dlaczego w wielu opowieściach i legendach zło zawsze czai się w mroku, atakuje nocą? Otóż dzieje się tak dlatego, ponieważ nocą zło w większym stopniu oddziałuje na psychikę człowieka. Może szybciej nad daną osobą zapanować, gdy strach i panika nas osłabiają dość znacząco, zarówno psychicznie, jak i fizycznie, więc warto o tym pamiętać w dzisiejszych czasach w dobie epidemii, a raczej pandemii koronawirusa. Demon, czy po prostu zła siła, w momencie, kiedy się boimy, ma łatwiejszy dostęp do naszego umysłu. Tym samym może wywrzeć na nas na tyle silne odczucie, że zgodzimy się na jego propozycję, tym samym wpuszczając go do siebie. Bo demon od tak nie może was opętać, ale jeśli mu pozwolicie, to jak najbardziej. Dodatkowo, jak już mówiłem, niestety Peggy nie uwierzyła swoim dzieciom, co bardzo szybko zemściło się na całej rodzinie. Mimo oczywiście, że nie wszystko, co usłyszymy, zobaczymy, jest od razu aktem paranormalnym, bo może być to nasza wyobraźnia, może być to coś bardziej naturalnego, co po prostu wydawało nam się w połączeniu ze strachem, że jest paranormalne. Jednak pamiętajcie, by takich sytuacji po prostu nie ignorować, bo faktycznie może się to na was zemścić w taki sam sposób, jak miało to miejsce tutaj. I wiem, że część z was może nie wierzyć w takie rzeczy, i ja też nie wierzę we wszystko, ale... Ignorowanie takich rzeczy spowoduje, że zło będzie jeszcze bardziej manifestować swoją siłę, swoje zło po prostu, i będzie decydowało się na ostrzejsze akty. Co zobaczycie właśnie w sytuacji nawiedzenia w Enfield. Należy zawsze pamiętać o tym, że jeżeli nic nie zrobimy ze zjawiskami dziejącymi się w naszym domu, one z dnia na dzień będą przybierać na sile. Nikt nie spodziewał się jednak, a szczególnie Peggy, że będą miały tak drastyczny przebieg, jak to miało miejsce tutaj. Badacze tego typu zjawisk są zaskoczeni, że to wszystko działo się tak szybko. W zasadzie zło zapanowało nad tym domem zaledwie kilka dni. Następnej nocy, o godzinie 21:30, Peggy słyszy niepokojący trzask w pokoju dzieci. Tylko matka idzie zobaczyć, co się stało, przerażona zauważa, że bardzo ciężka komoda z ubraniami sama została przesunięta, niemal przez pół pokoju, co było niemożliwe, by wykonała to nawet wszystkie ich dzieci, nie byłyby w stanie raczej przesunąć tego. Próbuje sama go przesunąć na właściwe miejsce, jednak mebel sam przesuwa się w odwrotnym kierunku w stronę drzwi.
Janet po kilku latach udzieliła wywiadu, w którym wspomina te straszne wydarzenia. Powiedzieliśmy jej, co się dzieje. Mama przyszła to zobaczyć na własne oczy. Widziała, jak komoda się przesuwa. Kiedy chciała ją odsunąć, nie mogła. Nie była w stanie. Vic i Patty Nottingham byli sąsiadami, do których rodzina Peggy zwróciła się o pomoc. Sąsiadom nie sposób odmówić odwagi, gdyż na własną rękę próbowali dowiedzieć się, co dzieje się w domu Hudsonów. Tak opisywali te wydarzenia. Poszedłem tam i nie mogłem znaleźć źródła tych tajemniczych dźwięków. To było pukanie w ścianę. W sypialni, na suficie. Zacząłem się trochę tym niepokoić. Vic zupełnie nie wiedział, co zrobić. Był kompletnie spanikowany. Peggy natomiast postanowiła zrobić wszystko, co tylko może, by chronić swoje własne dzieci. Na miejsce zdarzenia wezwano stróżów prawa. Do Enfield wysłano policjantkę Caroline Hibbs, która była świadkiem, jak na jej oczach wielki fotel sypialni przesunął się o metr po podłodze, sam z siebie. Przy próbie wyjścia z mieszkania policjantka usłyszała głośny, nie wiadomo skąd pochodzący krzyk: "Wynoś się!" Peggy, nie wiedząc, co ma zrobić ze swoim problemem, postanawia powiadomić media. No, skoro policja nie pomogła, sąsiedzi nie pomogli. Co prawda ja uważam, że można było od razu to zgłosić do osób zajmujących się takimi rzeczami, no ale Peggy wybrała media. Niektórzy zarzucają jej dziś, że zrobiła to wyłącznie z chęci zysku. Przecież każdy myślący człowiek zwróciłby się do kościoła zamiast do mediów, prawda? No ja może niekoniecznie do kościoła, ale na pewno do osób związanych z tą sprawą. Tak czy inaczej, na miejsce przyjeżdżają dziennikarze z gazety Daily Mail. Maurice Graham i Douglas Burns. Doświadczyli w domu przerażających zjawisk, które to potem oczywiście opisali. Dzieci krzyczały, podczas gdy przedmioty, klocki Lego, latały w powietrzu i uderzały w nas z niesamowicie wielką siłą. Siła była na tyle duża, że dziennikarze wiedzą, że nie może być to robota dzieci, a nawet dorosłego człowieka. Nie pozostaje im nic innego, jak tylko nagrać i sfotografować dane zjawiska. Matka, aby uratować swoją rodzinę, zwraca się do Towarzystwa Badań Psychicznych, z których zostaje wysłanych kolejnych dwóch badaczy do zbadania zjawiska. Guya Playfaira i Maurice Gross, którzy napisali po latach książkę na temat tego nawiedzenia. Badacze przyznali potem, że dom rzeczywiście był nawiedzony, a cała rodzina Hudsonów rzeczywiście zmagała się z naprawdę tajemniczą siłą. Jak podają badacze, byli świadkami m.in. tego, jak meble lewitowały w pokojach, klocki Lego przelatywały przez pomieszczenia, albo jak biedne dzieci zostawały niewidzialną siłą wyciągane ze swoich łóżek i turlane po całym pokoju niczym szmaciana lalka. Hałasy i dziwne wydarzenia z dnia na dzień stawały się coraz bardziej intensywniejsze. W domu słychać było dziwne dźwięki, nie wiadomo skąd pochodzące. Sprawą zainteresował się badacz zjawisk paranormalnych, który wcześniej już oczywiście był w miejscu, czyli Maurice Gross. W domu nagrał wiele materiałów dokumentujących dziwne zjawiska. Badaczowi udało się nagrać materiały prezentujące m.in., jak już wcześniej mówiłem, przesuwające się samoistne meble, zapalające się przedmioty, pojawiające się dziwne kałuże wody, wyginające się sztućce oraz nagrania, na których słychać było niesamowite wrzaski i stukania. W sprawie tej potwierdzonych jest aż 1500 wydarzeń o charakterze paranormalnym, więc wydaje mi się, że to naprawdę dużo. Gwiazdą nagrań zazwyczaj była Janet Hudson. Dziewczynka lewitowała, rysowała przerażającą postać, której z gardła tryskała krew. Wpadała również w transy, podczas których najczęściej siedząc w fotelu przemawiała ciężkim, niskim głosem, przedstawiając się jako pan Wilkins. Tak jak nazywał się właśnie dawny lokator tego miejsca. Pozwólcie, że znowu się napiję. Jednak wiele, a raczej jedna sytuacja zrobiona przez dzieci powoduje, że trochę gorzej odbiera się to nawiedzenie w Enfield. Bo badacze jednocześnie odkryli, że dziewczynki celowo preparują niektóre dowody.
Natężenie zjawisk było wtedy, kiedy nikogo nie było w danym pomieszczeniu, a kamery były wyłączone. Same dziewczynki również w końcu przyznały się do preparowania dowodów, ale zdaniem ich tylko dlatego, aby wystawić badaczy na próbę. Według badaczy to Janet i Margaret odpowiadały za część zjawisk. Między innymi wyginanie się łyżek, nienaturalny głos i niektóre trzaski. Tłumaczono to tym, że dzieci wychowują się bez ojca i chcą być jak najczęściej w centrum uwagi. Jednak zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, tak jak już mówiłem, na ponad 1500 różnych zjawisk paranormalnych. Zebrano różnego rodzaju zdjęcia, taśmy oraz nagrania wideo. Badacze byli świadkami tego, jak różne rzeczy w domu zaczynają się palić sztucznie. Nienaturalne sztuczce w kuchni zaczynają się wyginać. Zarejestrowano dziwne wrzaski, krzyki oraz pukania. Do dzisiaj wielu wspomina, że to jeden z najgorszych przypadków, z jakimi przyszło im się mierzyć. O ile część zjawisk dało się wyjaśnić, o tyle z pozostałymi nie było tak prosto. W międzyczasie Ed oraz Lorraine Warrenowie pojawili się na miejscu. Po zbadaniu sprawy obydwoje doszli do wniosku, że dom jest nawiedzony nie przez samego ducha właściciela, ale także przez jeszcze jeden byt demona. A więc cały dom nawiedzony był przez dwa złowrogie byty. Poltergeista, czyli złego ducha, prawdopodobnie, jak się potem uznaje, byłego właściciela oraz oczywiście demona. Stwierdzili, że podczas jednego z transów Janet lewitowała nad ziemią i nie było mowy o żadnej pomyłce czy mistyfikacji. Dom był po prostu nawiedzony i nie da się tego podważyć. Ataki Janet były tak silne, że z ich powodu dziewczynka chciała nawet popełnić samobójstwo. I o ile część z jej i innych dzieci lewitowania badacze uznają, jakby po prostu skakali z łóżek, o tyle niektóre lewitowania były tak nienaturalne, że uznaje się po prostu, że faktycznie było tu coś nie tak. Bo jasne, część zdjęć, które zostały w ten sposób nagrane, faktycznie poddaje się pod tą wątpliwość i mówi się, że po prostu to ona sama skakała sobie z mebli. Stąd te wszystkie wykonane zdjęcia, ale wielu badaczy uznaje, że w niektórych momentach i na niektórych zdjęciach dziewczynka była w tak nienaturalnej pozycji, że nie można tu mówić o tym, że po prostu skakała z jakiegoś mebla czy łóżka. Wiadomo było, a raczej Warrenowie wiedzieli, że należy działać bardzo szybko. Wyglądało na to, że zarówno zły duch Wilkinsa, jak i pewnego rodzaju demon jest w tym domu. Warrenowie nie wiedzieli tylko dlaczego. Demony nienawidzają domów od tak. Ktoś musiał go zaprosić. Jednak wszyscy z rodziny mówili, że to nie ich sprawka. Pozostało tylko odprawienie egzorcyzmów. Te były naprawdę ciężkie. Szkło wylatywało ze ścian, przedmioty lewitowały, a demon starał się usilnie opętać dziewczynkę. Sami Warrenowie przyznali potem, że był to jeden z cięższych przypadków w ich karierze. W latach 1970-1975 dzieci wyprowadziły się z domu. Według nich egzorcyzm przyniósł dwojaki skutek. Demon został pokonany, jednak duch byłego właściciela nie został wygnany. Słychać było dziwne dźwięki i stukanie, wszyscy czuli się obserwowani. Jednak aktywność zmalała na tyle, że nie przeszkadzało to zbytnio nikomu z tej rodziny. Potwierdziło się jednak to, że faktycznie właściciel, duch, poltergeist był byłym właścicielem, czyli Billem Wilkinsem. Przed mówiła także, że Bill jest wściekły, ponieważ rodzina wprowadziła się do jego domu. Nie chciał nas krzywdzić. Umarł tutaj i chciał tu spokojnie spoczywać. Powiedziała w wywiadzie dla UK Channel. Czasem wyszło na jaw, że aktywność ducha rozpoczęła się krótko po tym, jak ona i Margaret bawiły się tabliczką Ouija. Więc jak wiemy, tabliczka może nie jest prawdziwa, może to tylko bujda, ale myślę, że nie warto kusić losu i nie bawić się w żadne seanse i przyzywanie duchów. Bo jak widzimy, no, może to tylko wymysł, ale może się skończyć źle. Ja mimo, że nie wierzę we wszystkie przyzwania ducha, o tyle nie zamierzam próbować zabawy z tabliczką Ouija.
Jednak jeśli myślicie, że to koniec tej sprawy, mylicie się. Po śmierci Peggy Hodgson do domu wprowadzili się nowi lokatorzy. Clive Bennett i jej czterej synowie. Początkowo słyszeli tylko dziwne odgłosy, jednak kilka tygodni potem duch zaatakował dzieci. Widzieli dziwną postać ciemnego mężczyzny w swojej sypialni. I to jest ciekawe, bo rodzina Hodgsonów nie widziała cienistej postaci. Czy można wręcz uznać, że obecny byt, który był już za czasów pani Bennett i jej dzieci, to nie był ten sam duch, a inny byt, równie złowrogi? W końcu duch Billa zaatakował dzieci od razu po wprowadzeniu, a tu jednak dopiero kilka tygodni po ich mieszkaniu w tym domu. Claire odkryła, co się dzieje w jej domu. Jak najszybciej postanowiła się jednak z niego wynieść. Teraz ten dom zamieszkują anonimowi lokatorzy, którzy nie chcą rozmawiać o tym, co dzieje się w ich domu. Jak sami nieoficjalnie przyznają, nie chcą, aby prasa zainteresowała się na nowo zjawiskami dziejącymi się w tym domu. Stwierdzi, że sobie z tym poradzą. Jest to co najmniej ciekawe, bo jak wiemy, poprzednie dwie rodziny nie mogły sobie z nimi poradzić. Jednak skoro teraz sobie z tym radzą, to może w tym domu tak naprawdę nic złego się nie działo lub nie było aż takie, jak to podawały poprzednie rodziny. Było to prawdziwe czy nie, historia ta zainspirowała Jamesa Wana do stworzenia drugiej części znakomitego, może nie dla mnie, ale dla wielu, horroru Obecność, która skupia się na postaciach małżeństwa Warrenów i ich sprawach w tym domu. Janet wyprowadziła się do Essex, gdzie żyje z mężem. Tak wspomina minione wydarzenia. To był niesamowity przypadek. Jedna z najbardziej znanych spraw dotyczących zjawisk paranormalnych na świecie. Dla wielu ludzi było to ekscytujące i interesujące. Ale dla mnie to bardzo trudne. Myślę, że to wszystko odcisnęło na mnie jakieś piętno, bagaż doświadczeń. Ta paranormalna aktywność, uwaga prasy, różni ludzie przychodzący i wychodzący z naszego domu. To nie było normalne. Dzieciństwo. To mnie zniszczyło. Janet zapytana w wywiadzie, ile procent zjawisk sfałszowali, powiedziała, że było to co najwyżej około 2% wszystkich przypadków. Przyznała, że jej matka przeszła załamanie nerwowe. Ich samych przezywali w szkole. Po zaistniałych wydarzeniach wszyscy przyznali, że mają traumę do końca życia i mieli bardzo trudne dzieciństwo. Sprawa w listopadzie 1977 roku była już znana na cały świat, a tajemniczy dom Sandfield jest uznany za najbardziej nawiedzone miejsce w Wielkiej Brytanii. Nawet telewizja BBC przyjechała robić materiał o rodzinie. Jednak nagrania te w bardzo tajemniczy sposób zostały ukryte albo zniszczone. Większość taśm jest na wpół zniszczona, a utraconych materiałów nie da się już odzyskać. Dlaczego? Nikt w zasadzie tego nie wie. Czy może telewizja nie chce po prostu pokazywać tego, co się tam działo? Czy może jednak nic aż tak złego się tam nie działo? Tego w sumie nikt nie wie. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, dziwne zdarzenia koncentrują się na 11-letniej wówczas Janet. Dziewczynka wpadała w dziwne transy. Zaczynała lewitować, zdarzało jej się też mówić dziwnymi językami, a nawet szczekać aż zbyt realistycznie. Tak sama wspomina tamte wydarzenia. Czułam się wykorzystywana przez siłę, której nikt inny nie potrafił zrozumieć. Naprawdę nie lubię o tym zbyt często myśleć. Nie jestem pewna, czy ten poltergeist był rzeczywiście zły. To było prawie tak, jakby to coś chciało być częścią naszej rodziny. To chyba nie chciało nas skrzywdzić. To umarło w tym miejscu i chciało po prostu zaznać w nim spokoju. Jedyną drogą, którą to coś mogło się komunikować, byłam ja i moja siostra. Bo jak wiemy, zazwyczaj to właśnie dzieci są najbliżej sfery duchowej. Może to faktycznie przez niezamknięte jeszcze do końca trzecie oko. Kto to wie? Jednak pewnie wielu z nas zna historię o budzących się w nocy małych dzieciach, które mogą nawet rozmawiać ze ścianą,
Czy może nie jest to zwykły dziecięcy wybryk, a faktycznie rozmowa z duchem? Jak już też mówiłem, badacze odkryli, że część zjawisk była udawana przez dzieci. Także rzekomo niski głos Janet, który miał należeć do mężczyzny, miał być udawany. Dziewczynka wyjawiła, że w tym domu zmarł poprzedni lokator, Wilkins. Dowiedziała się to od ducha i to zostało udowodnione. Jednak oni sami, a raczej badacze, uważają, że raczej dowiedziała się od tego od sąsiadów. Zachodziły przez te ich udawanie coraz większe wątpliwości co do zjawisk, które miały miejsce w tym domu. Dziś, jak już mówiłem, nie wiadomo o domu zupełnie nic. Tego, co się tam dzieje, czy jest nadal tak źle, czy już jest lepiej. A być może nigdy nic złego się tam nie działo. Anonimowi lokatorzy nie udzielają żadnych informacji o tym, co dzieje się w domu i po prostu nie chcą o tym rozmawiać. Czy to znaczy, że ducha już tam nie ma? Czy może od początku go tam nie było? Żeby bohaterowie opowiedzianej przeze mnie historii wszystko ukartowali faktycznie dla sławy i pieniędzy? A może po prostu obecni lokatorzy są obeznani z takimi rzeczami i udało im się jakoś samemu wygnać ducha? Lub dogadać się w jakiś sposób z nim? Czy może duch po prostu sam z siebie przestał być uciążliwy lub po prostu opuścił to mieszkanie? Warto się przyjrzeć całej sytuacji. Wiemy, że część sytuacji była udawana przez dzieci, co odbiera sprawie trochę wiarygodności. Ale z drugiej strony badacze mają aż 1500 dowodów na działanie sił nadprzyrodzonych. Jednak, no niestety, większość z nich jest nie do odnalezienia. Została, tak jak mówiłem, na współzniszczona lub całkowicie zniszczona i gdzieś ukryta. W zasadzie sam nie wiem, co do końca mogę myśleć o całej sytuacji. Mimo, że dzieci udawały część rzeczy, to jednak badacze uznają wiele rzeczy za prawdziwe. A więc możemy mówić o prawdziwym nawiedzeniu, które miało miejsce. Faktycznie, można mówić, że Peggy Hudson zrobiła wszystko dla pieniędzy i sławy. Jednak myślę, że przez tyle lat nie byłoby to łatwe, żeby to wszystko udawać. Nawet jeżeli oni faktycznie inscenizowali niektóre rzeczy, to wydaje mi się, że przez tyle lat wizyt mediów, sąsiadów, badaczy, policji, kogokolwiek, w końcu ktoś by się mógł zorientować. Bo, tak jak mówię, są nagrania, gdzie dziewczynka lewituje w nienaturalnej pozycji, która wskazuje na to, że nie mogła po prostu skądś skoczyć lub tego typu rzeczy. Pytanie tylko, ile z całej historii jest prawdziwe, a ile opowieścią właśnie dla pieniędzy. A także pytanie, co tak naprawdę dzieje się w tym domu obecnie? Czy jest tam duch, czy go nie ma? Czy był tam kiedykolwiek? Czy był aż tak uciążliwy? Czy może większość to podkoloryzowana historia opowiedziana przez rodzinę Hudsonów? To w zasadzie byłoby tyle. Nie jest to długa historia. Oczywiście nie spodziewajcie się, że wszystkie podcasty będą tak około pół godziny, bo szczególnie jeśli będziemy rozmawiać o niektórych mordercach i podejrzewam, że też następny podcast, który będzie o pewnej teorii spiskowej, może być trochę dłuższy, to po prostu nie przywiązuje się do tego pół godziny, bo po prostu tak jak mi się uda powiedzieć i opowiedzieć o tej sytuacji, tak po prostu będzie, nie będę tego ani skracał, ani wydłużał, bo to jest podcast, może to trwać pół godziny, może to trwać godzinę, może to trwać dwie godziny, możecie sobie przecież oglądać to po jakichś tam partach, częściach, chociaż myślę, że te pół godziny raczej, jeżeli ktoś poświęca na podcast, zresztą no nie oszukujmy się, tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, podcasty raczej słucha się do wykonywania innych czynności, a poza tym myślę, że w dobie dzisiejszej społecznej izolacji, bo faktycznie siedźcie w domu, jeśli nie musicie, nie opuszczajcie mieszkania, wyjdzie wam to na dobre. Ja dziękuję wam za uwagę w tym podcaście. Jako, że to nadal początek, możecie pisać swoje rady, jakie historie, o których chcielibyście usłyszeć. Zgodnie z namową jednej osoby i bardzo miłymi słowami, za które dziękuję, dodałem cichutko muzykę w tym podcaście. Trzymajcie się, moje ukochane cutie pies. Zostańcie zdrowi, zarówno psychicznie, jak i fizycznie.
i nie wierzcie we wszystko, co usłyszycie. Zapraszam Was też na Instagrama Kamil Kupisz małymi literami bez spacji, gdzie możecie zobaczyć mnie od nieco bardziej statycznej strony, ale nie tylko. Zapraszam Was po prostu zarówno do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę, komentarza, jak i udostępnienia materiału, jak i oczywiście na Instagrama i do zobaczenia w następnych naszych spotkaniach. Pa, pa!